Tajemnice III Rzeszy. Zagadka Hessa. Prawa ręka i zastępca Hitlera, człowiek, który wierzył, że można przemieszczać przedmioty siłą myśli, a Wielka Brytania zawrze pokój z Führerem. Hess jest postacią mityczną. To jedna z najciekawszych postaci XX wieku. Rudolf Hess pomagał tworzyć kraj, który runął. Ocierał się o nazistowską elitę, a jednak porzucił III Rzeszę, gdy była u szczytu potęgi. Wyruszył z tajną misją, by dogadać się z wrogiem. To oczywiste, że gdyby Hessowi się udało, wojna potoczyłaby się inaczej. Zastępca Hitlera odbył męczący i niebezpieczny lot. Pokonał 1500 kilometrów i dotarł do Wielkiej Brytanii w trakcie operacji Blitz. Resztę życia spędził za kratkami. Był ostatnim więźniem więzienia Spandau. Staruszkiem samotnie przemierzającym podwórze. Jego życie i śmierć do dziś spowite są tajemnicą. Jak człowiek w jego wieku może popełnić samobójstwo? Wielu uważało, że zamordowano go, aby nie wyjawił znanych sobie tajemnic. Hess zmarł ponad 25 lat temu, ale jego imię nadal jest czczone przez pełną nienawiści rasistowską i brutalną mniejszość. Neonaziści uważają Rudolfa Hessa za męczennika. Nazywają go lotnikiem pokoju. Krążą pogłoski, że jego loty do Szkocji miał zakończyć bratobójczą wojnę z Anglią. To ponadczasowa postać, która doskonale pasuje do ideologii neonazistowskiej. Ten materiał zarejestrowano ukrytą kamerą na tajnych koncertach neonazistów w Niemczech i Austrii. Gdyby odkryto, że mam kamerę, prawdopodobnie zostałbym pobity. Możliwe, że neonaziści pobiliby mnie na śmierć. Podobnych aktów przemocy i zastraszania dopuszczali się nazistowscy bojówkarze w latach 20. i 30. Rudolf Hess był jednym z nich. Hess brał w tym udział. Nie organizował ataków, ale wiedział o przemocy i tolerował ją. Rudolf Hess był zapaleńcem, jednym z pierwszych członków partii. Na zdjęciach widać, że Hess promienieje fanatyzmem i uwielbieniem dla Hitlera. To niemal przerażające, jak wielkie może być uwielbienie jednego człowieka dla drugiego. Partia to Hitler. Hitler to Niemcy, a Niemcy to Hitler. Hess głosił pogląd, że Hitler nie jest zwykłym człowiekiem, że to opatrzność sprowadziła go do Niemiec, aby mógł osiągnąć wielkość. Podobnie jak Hitler, Hess pogrążył się w rasistowskiej i brutalnej polityce w Monachium. Ale kluczowe założenia przyszłej polityki nazistów opracowywał nie na ulicach, tylko podczas wykładów na uniwersytecie. Ideę przestrzeni życiowej dla Niemców Hess przejął od uniwersyteckiego nauczyciela Karla Haushofera, który był teoretykiem geopolityki. Nie chodziło mu o to, że Niemców jest tak dużo stłoczonych na małym obszarze, że potrzebują więcej przestrzeni. Hitler dopiero później rozwinął taką doktrynę w oparciu o teorię, według której Niemcy powinni zdobyć przestrzeń życiową na wschodzie. Hitler przekuł tę teorię na politykę eksterminacji Słowian. Hess był jedną z pierwszych osób urzeczonych teatralnymi tyradami Hitlera. Tak jak Führer, urodził się poza granicami Niemiec. Był synem bogatego kupca z Egiptu. Polityką zajął się dopiero w Niemczech.
Na początku lat 20. XX wieku w Monachium powstawały różne prawicowe ugrupowania. Organizowano spotkania. Było to centrum skrajnie prawicowej antysemickiej polityki. Rudolf Hess wszędzie towarzyszył Hitlerowi, nawet w więzieniu. Zostali aresztowani po nieudanej próbie obalenia rządu w 1923 roku. Byli sobie bardzo bliscy. Dzielili jedną celę, kiedy Hitler pisał Mein Kampf. Hess został jego sekretarzem i według wielu źródeł sam spisywał znaczną część tekstu. Niektórzy twierdzą, że napisał niektóre fragmenty książki. Wykonywał rozkazy jak niewolnik. Koledzy z partii nazywali go brązową myszką. Ale brązowa myszka miała drugą twarz. Szturmowcy SS splądrowali dom uniwersyteckiego nauczyciela Hessa Karla Haushofera. Jego żona Marta została uznana za półżydówkę. Historię jej ocalenia spisano w rodzinnym pamiętniku. Interweniował wpływowy przyjaciel, zastępca Führera. Zakazał dalszych nalotów na dom. Hess był przyjacielem rodziny. Pomagał nam za każdym razem. Zawsze. Ale Rudolf potrafił być też bezlitosny. Odegrał kluczową rolę podczas krwawej rozprawy Hitlera z Ernstem Rommem i jego brązowymi koszulami z SA. Hitler kazał aresztować i rozstrzelać przywódców oddziałów szturmowych NSDAP. Zatrzymano też dowódcę tej formacji, Ernsta Romma. Hess dwukrotnie proponował, że sam go zastrzeli. W czasie, gdy Hess był zastępcą Führera, powstały pierwsze obozy koncentracyjne i żydowskie getta. Segregacja rasowa, wywłaszczenie i pozbawienie praw człowieka doprowadziły do wymordowania milionów w obozach śmierci. Nie możemy pozwolić, by ta klątwa spadła na nasz naród przez mieszanie go z Żydami. Antysemityzm, czyli idea pozbycia się Żydów poprzez usuwanie ich z Niemiec, utrudnianie im życia, a później w czasie wojny przez ich eksterminację, była główną ideą narodowego socjalizmu. Hess w pełni ją popierał. Bez wątpienia był antysemitą. Pomagał sporządzić wstępną wersję norymberskich ustaw rasowych. Ustawy podpisane przez ministra Hessa zakazywały Żydom pracy w urzędach i zawierania związków małżeńskich z Niemcami. Małżeństwa między Żydami a obywatelami krwi niemieckiej lub mieszanej są zakazane. Wszyscy wysoko postawieni naziści robili wyjątki. Na przykład Göring wiedział, że jego brat ratuje Żydów. Podobnie było z Hessem. Zrobił wyjątek dla dwóch swoich przyjaciół, Karla Haushofera i jego syna Albrechta. Żona Karla była półżydówką, a jego dzieci Żydami w 1/4, a więc dotyczyły ich ustawy rasowe. Pozostał bliskim przyjacielem częściowo żydowskiej rodziny swojego dawnego profesora z Monachium. Albrecht pracował nawet w nazistowskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Hess wydał dla nich listy żelazne. Potraktował ich wyjątkowo, nadał im status honorowych Aryjczyków. Ten sam człowiek zachęcał nazistowską tłuszczę do ślubowania wierności Hitlerowi podczas wieców. Po Nocy Kryształowej, gdy zaatakowano wiele żydowskich firm, Hess wydał oświadczenie. Zakazał dalszego plądrowania żydowskich sklepów i warsztatów. Rudolf Hess zaplątał się w partyjną politykę. Dowodził regionalnymi przywódcami, wydawał rozkazy i karał za przewinienia. Ale w III Rzeszy każdy musiał pamiętać o swoim miejscu w hierarchii. Nawet ktoś tak wpływowy jak zastępca Führera. Pozostanie w łaskach Hitlera nie było łatwe.
Hess został odstawiony na boczny tor. Wielu chciało zająć jego miejsce. Hitler sprawował główną władzę. Kto tracił z nim kontakt, ten odpadał z gry. Trwała rywalizacja. Każdy chciał uzyskać dostęp do Führera. Hessa odsunięto. Rudolf był zapalonym pilotem amatorem. Kiedy latał, Führer oddawał się innej pasji. Myślał o wojnie. Interesowały go tylko te samoloty, które mogły bombardowaniami zmusić resztę Europy do poddania się. Himmler i Göring mówili to, co Führer chciał usłyszeć. A wierny partyjny towarzysz Hess zawracał mu głowę mało istotną polityką. Kiedy naziści dochodzili do władzy, Hess był uważany za prawą rękę Hitlera. Po wybuchu wojny utracił tę pozycję. Hitler powiedział, że po rozmowie z Göringiem czuje się wspaniale, jakby wykąpał się w stali. Z kolei Hess zawsze przynosił tylko kłopoty. Zastępca Führera zgubił rytm. Jego funkcję ograniczono do wygłaszania przemówień na partyjnych wiecach. Rudolf był dziwnym człowiekiem. Rozzłościł go fakt, że odsunięto go od podejmowania decyzji. Do 1939 roku Hitler całkiem odsunął od siebie swego zastępcę. Rudolf Hess zaczął cierpieć na różne dolegliwości, jak bóle brzucha i kołatanie serca. U progu wojny Rudolf Hess został całkowicie usunięty w cień. W 1939 roku czasy Hessa już się skończyły. Nie miał wpływu na sprawy wojskowe ani na politykę zagraniczną czy wewnętrzną. Zastępca Führera został odsunięty od władzy. Był ministrem bez teki. Nie miał konkretnego zadania. Osamotniony Rudolf Hess zainteresował się terapiami alternatywnymi i zjawiskami paranormalnymi. Rudolf Hess często próbował ustawić krzesło na jednej nodze tak, żeby utrzymywało równowagę. Intensywnie się w nie wpatrywał. Ale kiedy zabierał ręce, krzesło zawsze się wywracało. To było bardzo dziwne. Zapytałem o to ojca. Powiedział, że to rzeczywiście trochę dziwne, ale pan Hess wierzy w telekinezę. Interesował się niecodziennymi praktykami, medycyną alternatywną i dziwnymi dietami. Nie tylko on. Dotyczyło to całej nazistowskiej elity. Ludzi tych otaczali szarlatani różnej maści. Odsunięty od władzy zastępca Hitlera zaczął stosować terapie alternatywne. Witał delegatów na Międzynarodowy Kongres Homeopatów. Wierzył, że może go uzdrowić prąd elektryczny. Hess odwiedził w Austrii klinikę, która funkcjonuje do dziś. Klienci placówki mogą być poddawani tym samym zabiegom, które pomogły rzekomo zastępcy Führera. Był wyczerpany, szukał spokoju. Chciał się zrelaksować. Tak opisalibyśmy to dzisiaj. Przetrwało pisemne podziękowanie od Hessa za odzyskanie zdrowia. Mniej więcej w tym samym czasie narodził się błyskotliwy pomysł zastępcy Führera. Chciał nawiązać kontakt z Wielką Brytanią, zawrzeć z nią pokój i znowu stać się gwiazdą nazistowskiej elity. Kiedy we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna, Hess nadal był trzecią najważniejszą osobą w państwie.
Hitler oficjalnie wyznaczył na swojego następcę Göringa, a w razie jego śmierci władzę miał przejąć Hess. Teoretycznie Rudolf był ważną osobistością, ale w praktyce nie należał do kręgu najbliższych współpracowników Hitlera. Hess opracował plan, dzięki któremu chciał się znowu znaleźć w centrum wewnętrznego kręgu Hitlera. Chciał negocjować z Wielką Brytanią. Ale czy pracował sam? Brytyjska armia we Francji została okrążona pod Dunkierką. Hitler wstrzymał natarcie i pozwolił przeciwnikowi uciec. Czy była to część przygotowań do podpisania paktu między Anglią a Niemcami? Nie ma dowodów na to, że w trakcie bitwy pod Dunkierką przygotowywano jakąkolwiek brytyjsko-niemiecką umowę. Hitler zatrzymał natarcie, bo Göring zapewniał, że Luftwaffe zniszczy wroga na plażach. Generałowie toczyli długie spory, chcieli przegrupować wojsko. Hitler wraz ze swoimi generałami planował inwazję na Wielką Brytanię. Rudolf Hess uważał, że wroga nie należy szukać za kanałem angielskim. Był człowiekiem oddanym nazistowskiej ideologii. Ostrzegał świat przez pryzmat rasizmu i antysemityzmu. Dla niego Brytyjczycy i Niemcy należeli do jednej superrasy. Nie walczy się przecież z własnym bratem. Hess, podobnie jak Führer, służył w wojsku w czasie I wojny światowej. Dostrzegał poważny problem związany z możliwością walki na dwóch, a nawet na trzech frontach. Wiedział, że Niemcy zostaną pokonane. Chciał zawrzeć pokój na zachodzie. Zostawić Brytyjczykom ich imperium, a Niemcom pozwolić na opanowanie kontynentu. Chciał walczyć o Europę i lepszą przyszłość, pokonać najważniejszego wroga cywilizowanego świata, czyli bolszewików na wschodzie. Ale Hitler miał inny plan. Chciał walczyć i wygrać na dwóch frontach. Rozpoczęła się zaplanowana inwazja na Związek Radziecki. Adolf rozpoczął inwazję, bo uznał to za najlepsze rozwiązanie. Decyzję podjął już latem 40 roku, bo Wielka Brytania nie chciała pokoju. Po podbiciu ZSRR Brytyjczycy byliby całkiem odosobnieni. Latem 40 roku Hitler miał jeszcze nadzieję na podpisanie traktatu pokojowego z Wielką Brytanią, ale potem już wiedział, że będzie musiał toczyć z nią wojnę. Chciał zmusić przeciwnika do zawarcia pokoju, dlatego konieczne były bombardowania. Ale operacja Blitz, czyli bezustanne naloty, tylko wzmocniła determinację Brytyjczyków. Churchill wcale nie chciał pokoju z Niemcami. Wierzył, że Wielka Brytania wygra II wojnę światową. Zaplanował już, jak do tego doprowadzi. Trzeba było spełnić dwa warunki. Po pierwsze, zawrzeć przymierze ze Stanami Zjednoczonymi, stworzyć światową koalicję dwóch najbardziej demokratycznych narodów do walki z Niemcami. Po drugie, Churchill wierzył, że brytyjska machina wojenna może stworzyć potęgę wystarczającą do pokonania Niemiec. Rezydencji premiera w Chequers groziło zbombardowanie. Churchill zwołał kilka posiedzeń gabinetu wojennego w rezydencji Ditchley Park w hrabstwie Oxfordshire. Luftwaffe przegrywało bitwę o Anglię, Hitler odwołał inwazję. Czas działał na korzyść Anglików. Ktoś, kto jest pewien zwycięstwa, nie jest zainteresowany pokojem. Churchill uważał, że Niemcy muszą zostać pokonane. Po leczeniu w austriackiej klinice zastępca Hitlera był przekonany, że nadeszła pora, by osobiście, w tajemnicy, namówić Brytyjczyków do rokowań.
Pod koniec maja 1940 roku pozycja Churchilla jako premiera nie była jeszcze pewna, ale ten okres szybko minął. Już w czerwcu i lipcu nie było możliwości porozumienia się z Wielką Brytanią. W 1941 roku i wcześniej Hess tylko łudził się nadzieją. Rudolf Hess zwrócił się do zaufanego człowieka, Albrechta Haushofera, syna przyjaciela i wykładowcy. Albrecht pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i wielokrotnie odwiedzał Wielką Brytanię. Próbował podtrzymywać w sobie nadzieję. We wszystkim dostrzegał potwierdzenie teorii, że w Wielkiej Brytanii istnieje stronnictwo dążące do zawarcia pokoju. Albrecht Haushofer miał skontaktować Rudolfa z odpowiednim człowiekiem, kimś, kto, jak sądził Hess, miał wpływy w rządzie i wyższych sferach. Był to szkocki arystokrata i lotnik, książę Hamilton. Syn księcia James napisał książkę o tamtych niezwykłych wydarzeniach. Albrecht Haushofer wyjaśnił Hessowi, że jego zdaniem Brytyjczycy nie przyjmą żadnej propozycji pokojowej, bo uważają Hitlera za wcielonego diabła, z którym trzeba walczyć. Hess zapytał, czy mógłby osobiście nawiązać z kimś kontakt. Albrecht odparł, że jego najbliższym przyjacielem w Anglii jest młody książę Hamilton, który ma dostęp do wszystkich wysoko postawionych osób w Londynie, a nawet do Churchilla i króla. Książę Hamilton był przewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaźni Angielsko-Niemieckiej. Hess był błędnie przekonany, że jest to ważna organizacja. Opinia Haushofera na temat Wielkiej Brytanii, księcia Hamiltona i jego wpływów nie była wiarygodna. Przekonania części niemieckiej elity na temat Brytyjczyków były dość naiwne. Albrecht Haushofer próbował zorganizować tajne spotkanie z Hamiltonem w Lizbonie, ale zawiódł. Jego list został przechwycony przez brytyjski wywiad. Hess nadal był przekonany, że szkocki par jest odpowiednim człowiekiem. Postanowił polecieć do jego posiadłości. Przekonania Hessa były proste i naiwne. Wyobrażał sobie, że poleci do Szkocji, spotka się z księciem Hamiltonem, przedstawi swoją propozycję. Książę miał potem skrzyknąć brytyjskich ziemian, by wraz z nimi udać się do króla. Wyjaśnić mu sytuację i wykazać, że Churchill popełnia błąd. W odpowiedzi król miał wyznaczyć nowego premiera, który zawarłby pokój z Niemcami. Hess właśnie tak wyobrażał sobie przebieg swojej misji. Ale rzeczywistość okazała się całkiem inna. Zastępca Führera tylko się łudził. Nie miał wpływowego znajomka w Wielkiej Brytanii, ale miał samolot. Bystry konstruktor Willi Messerschmitt chętnie wyświadczył Hessowi przysługę. Hess poprosił o myśliwiec. Willi od razu się zgodził. W końcu rozmawiał z ministrem, a chciał utrzymywać kontakty z najwyżej postawionymi nazistami i zarabiać. Hess był zastępcą Hitlera. Mało kto mógłby mu odmówić. Messerschmitt zdobył wiele lukratywnych kontraktów wojskowych dzięki kontaktom z nazistami, takimi jak Hess. Ale możliwe, że miał inne powody, by spełnić życzenia zastępcy Führera. Spotkał się z nim w swojej fabryce w Augsburgu w Bawarii. Willi był winien Hessowi przysługę. W latach 30. Rada Miejska uznała, że fabryka Messerschmitta nadaje się na zajezdnię tramwajową. Hess był jedną z osób, które nalegały, by fabryka została na swoim miejscu. Oto maszyna, którą Rudolf Hess mógł dolecieć do Szkocji. Elegancki i potężny Messerschmitt BF-110. Większość tych maszyn uległa zniszczeniu.
Te można oglądać w muzeum w Berlinie. Podczas wizyty w Augsburgu Hess zauważył, że Messerschmitt 110 jest wyposażony w dwa dodatkowe 900-litrowe zbiorniki paliwa. Uznał, że to dla niego idealny samolot. Potrzebował też specjalnego radia, które mogło się zmieścić w tej maszynie. Hess wiedział, że doleci tym samolotem do Anglii. Kiedy samolotem leci tylko jedna osoba, trzeba wprowadzić kilka zmian. Podczas lotów na duże odległości sprzęt radiowy ma ogromne znaczenie. Radio trzeba obsługiwać z przedniego fotela. Należało zainstalować tu panel kontrolny. Hitler był zajęty przygotowaniami inwazji na Związek Radziecki. Jego zastępca mógł się oddać swojej pasji. Nie budząc podejrzeń, planował i odbywał loty próbne. Dokładnie prześledził trasę lotu. Zdobywał aktualne raporty meteorologiczne. Hess podjął pierwszą próbę przed Bożym Narodzeniem w 1940 roku. Startował trzykrotnie, ale za każdym razem musiał zawrócić do Augsburga. Podjął kilka prób, ale musiał wracać z powodu problemów technicznych lub złej pogody. Prawdopodobnie jedyną osobą ze świty Hessa, która znała jego plan, był jego zaufany adiutant Karl Heinz Pinch. Zastępca Führera podyktował warunki, które jego zdaniem miały zmusić Wielką Brytanię do kapitulacji. Hess wierzył, że oferuje bardzo dobre warunki. Brytyjczycy mieli zachować większość kolonii, ale Niemcy miały dominować w Europie. Rząd brytyjski wiedział, że po zawarciu jakiejkolwiek umowy z Hitlerem będzie miał nóż na gardle. Zastępca Führera był źle poinformowany i nie znał terenu, który obrał sobie za cel. Mimo to realizował swój plan. Wygłosił ostatnie przemówienie w fabryce, z której miał wystartować, stojąc przed samolotem BF-110. Messerschmitt podarował Hessowi taki sam samolot, nie wiedząc, że już go nie odzyska. 9 dni później Hess wrócił do Augsburga ze swoim zaufanym adiutantem. Na wypadek pojmania podróżował jako kapitan Horn. Mogły go zestrzelić myśliwce obu walczących stron. Hess musiał sobie zdawać sprawę z ryzyka. To był bardzo niebezpieczny lot. Kiedy Hitler dowiedział się o wszystkim, zapytał ludzi z Luftwaffe, czy dotarcie do Szkocji jest możliwe. Odpowiedzieli, że nie. 10 maja 1941 roku wystartowały setki niemieckich bombowców. Ale te maszyny nie niosły pokojowych propozycji. Było to jedno z najbardziej intensywnych bombardowań Londynu. Bombardowania wprawiały ludzi we wściekłość. To był najgorszy moment dla nazistów, by zaproponować pokój. Hess wystartował wieczorem i nie zawrócił. Jego czwarta próba była prawdziwym popisem umiejętności nawigacyjnych i lotniczych. To cud, że dotarł do Szkocji. Nie miał nawigatora, a o tej porze roku była to trudna trasa do pokonania. To zaskakujące, że dotarł niemal dokładnie w to miejsce, które obrał sobie za cel. Pięć i pół godziny po starcie Hess dotarł do wybrzeża Szkocji. Tu groziła mu brytyjska obrona przeciwlotnicza. Często mówi się, że Hess miał wolną drogę. Nie wysłano myśliwców, żeby go zestrzeliły. Nie zwracano na niego uwagi, kiedy naruszył brytyjską przestrzeń powietrzną.
To nieprawda. Samolot został rozpoznany i był śledzony. Wiemy, że wysłano Spitfire'y. Według jednego źródła Hess wyskoczył z samolotu po tym, jak zobaczył za sobą Spitfire'y. Prawie doleciał do posiadłości księcia Hamilton. Wylądował ze spadochronem niedaleko wioski Eaglesham. Nikt nie spodziewał się, że nazista dosłownie spadnie z nieba. Brytyjczycy byli zdezorientowani. Dopiero po jakimś czasie potwierdzono tożsamość Rudolfa Hessa. Chłopiec, który grał tego wieczora z tatą w piłkę, jest jednym z nielicznych żyjących naocznych świadków. Nagle usłyszeliśmy silniki niemieckiego samolotu nadlatującego ze wschodu. Stamtąd. Na pewno był to Niemiec. Rozpoznaliśmy dźwięk niesynchronizowanych silników. Tata krzyknął, to Szkop. Stałem jak zauroczony. Samolot przesunął się nad wielkim drzewem, które tutaj rosło, i poleciał w tamtą stronę. Rudolf Hess wylądował dokładnie w tym miejscu. Jego samolot rozbił się niedaleko stąd. Niemca zobaczył rolnik, który pracował w tym gospodarstwie. Nazywał się David McLean. Razem z przyjacielem Johnem Twitim wyszli na dwór. Pomogli Hessowi zdjąć spadochron i wejść do domu. Krzyczeli do właściciela gospodarstwa, że mają niemieckiego jeńca. Hess nie dotarł do posiadłości księcia Hamiltona. Jego Messerschmitt był rozbity, ale pilot doznał tylko urazu stawu skokowego. Mówił, że nazywa się kapitan Horn. Został zabrany do kwatery Gwardii Krajowej. Dziś jest to siedziba Loży Wolnomularskiej. Mój ojciec wszedł do sali, w której stało łóżko jeńca. Hess powiedział, nie wiem, czy mnie pan poznaje, ale jestem Rudolf Hess, zastępca Hitlera. Realizuję nieautoryzowaną misję humanitarną. Tata był oczywiście zdumiony. Nie spodziewał się, że jeniec będzie ważną figurą. Stało się jasne, że pilot to prawdopodobnie Rudolf Hess. Albrecht Haushofer opisał go tacie jako człowieka o głęboko osadzonych oczach i ciemnej karnacji. Zachowanie i wygląd jeńca pasowały do opisu. To rzeczywiście był zastępca Hitlera. Wkrótce przekonał się, jak bardzo się mylił. Książę Hamilton nie należał do proniemieckiego, antyczerchillowskiego przymierza w Pałacu Westminsterskim. Książę Hamilton wstydził się, że zastępca Führera chciał rozmawiać o pokoju właśnie z nim. Hess spodziewał się całkiem innego powitania. Churchill właśnie wizytował londyńskie ulice, obrócone w gruz przez niemieckie bomby. W posiadłości Ditchley Park książę Hamilton powiedział premierowi, kto spadł z nieba. Chcesz powiedzieć, że w naszych rękach jest zastępca Führera? Potem spojrzał na ojca, jakby miał przywidzenia z powodu zmęczenia wojną. Tata odparł, że tak właśnie przedstawił się jeniec. Churchill na to, Hess czy nie, zamierzam obejrzeć braci Marx. Sądzę, że premier mówił poważnie. Poszedł obejrzeć komedię. Co mógł zrobić z Hessem? Oczywiście nie mógł go traktować poważnie. Churchill dał do zrozumienia, że nie zajmie się tą sprawą i że nie zamierza w ten sposób zawierać pokoju. Dlaczego premier miałby się spotykać z prawdopodobnie szalonym zastępcą Führera, który spadł z nieba? Cała ta sprawa była bardzo dziwna.
Brytyjczycy nie chcieli pokoju z Niemcami. Churchill, jego rząd i większość obywateli uważało, że są tylko dwa rodzaje dobrego Niemca. Martwy lub rzucony na kolana. Przygoda z Hessem była czterodniową zagadką w życiu mojego ojca. Tata był wstrząśnięty. Nie był odpowiednikiem Hessa w Wielkiej Brytanii, tylko dowódcą skrzydła i bazy zajętym wykonywaniem obowiązków wojskowych. Hitler był zajęty planowaniem ataku z zaskoczenia na Związek Radziecki. Pokój z Wielką Brytanią byłby mu na rękę. Nie musiałby prowadzić wojny na dwa fronty. Może wiedział o dziwnym planie swojego zastępcy. Może go nawet zatwierdził. Tak zeznał adiutant Hessa radzieckim śledczym, gdy został pojmany na froncie wschodnim. Ale możliwe, że zeznania wymuszono torturami. Kiedy Karl Heinz Pinch został zwolniony, miał tak zniekształcone dłonie, że nie mógł utrzymać noża i widelca. To jasne, że w radzieckiej niewoli bardzo cierpiał. Nie wiemy dokładnie, co mu się stało, ale bardzo możliwe, że mówiąc delikatnie, wywierano na niego nacisk. Nie sądzę, by mówił prawdę. Po opuszczeniu niemieckiej przestrzeni powietrznej Hess wydał swojemu adiutantowi rozkaz, by zameldował Hitlerowi o misji. Według 28-stronicowego raportu spisanego przez Pincha dla radzieckich śledczych Hitler nie był zaskoczony. Ale inni naoczni świadkowie twierdzą co innego. Hitler był zaskoczony i wściekły. Według niektórych był zdruzgotany. Nigdy nie widzieli go tak poruszonego. Dlaczego Rosjanie zmusili Pincha, żeby zeznał co innego? Historycy sądzą, że Stalin chciał spreparować dowody na istnienie angielsko-niemieckiej umowy, by zdyskredytować zachodnich aliantów. Hess i jego adiutant stali się pionkami w geopolitycznej grze. Pinch zeznał oczywiście to, co władze chciały usłyszeć. Stalin chciał skłócić zachodnich aliantów. Zawsze podejrzewał, że skoro Brytyjczycy i Niemcy są kapitalistami, to na pewno się dogadają. Ale nie było żadnej umowy. Nazistowski minister propagandy miał kłopoty. Zastępca Führera sam oddał się w ręce wroga. Wierny partyjny towarzysz Hitlera został nagle obwołany szalonym głupcem. Minister propagandy Rzeszy Goebbels przeforsował pomysł, by ogłosić, że Hess zwariował. Takie stanowisko nie świadczyło zbyt dobrze o reżimie. W Berlinie wymyślono żart. Hess staje przed Churchillem. Premier pyta, to ty jesteś tym szaleńcem? Nie, tylko jego zastępcą. Reżim nie tolerował żartów na swój temat. Ludzie związani z Hessem musieli słono zapłacić za tę znajomość. Führer kazał natychmiast aresztować adiutantów członka partii Hessa. Pechowy adiutant Karl Heinz Pinch był przetrzymywany w pojedynczej celi, a w 1942 roku został wysłany na front wschodni. Ujawniono częściowo żydowskie pochodzenie Haushoferów. Ich listy żelazne były podpisane przez zdrajcę. Był to początek końca dla Karla i jego syna Albrechta. Albrecht wspierał ruch oporu przeciwko Hitlerowi. Został stracony w 1945 roku. Rok później jego ojciec Karl i matka Marta popełnili samobójstwo. Rudolf Hess nie spotkał się z królem ani z wpływowymi politykami. Został zamknięty w londyńskiej twierdzy Tower. Związek Radziecki nie przystąpił jeszcze do wojny. Być może Hessa uciszono, by sprowokować Stalina.
Churchill nie pozwolił Hessowi mówić. Chciał dać do zrozumienia, że Wielka Brytania prowadzi negocjacje z Niemcami i sprowokować Stalina do inwazji. Gdyby pozwolono Hessowi mówić, od razu wyszłoby na jaw, że kłamie. Cała intryga zostałaby zdemaskowana. Z Tower Hessa przeniesiono do bardziej luksusowego więzienia, do wiejskiego domu na zachód od Londynu. Dla Brytyjczyków jest ciekawym dziwakiem. Chcą go przesłuchiwać i analizować, zrozumieć, co doprowadziło do tego nietypowego incydentu. Churchill nie potrzebował Hessa, by wywołać niepokój na wschodzie. 6 tygodni później Hitler najechał Związek Radziecki. Zapomniano o byłym zastępcy Führera. Rudolf Hess już nigdy nie trafił w lepsze miejsce. Miał wiejski domek z terenem, po którym mógł spacerować. Tutaj też nazista po raz pierwszy próbował popełnić samobójstwo. Skoczył z wysokości 1. piętra, ale tylko złamał sobie nogę. W pożegnalnym liście deklarował wierność Hitlerowi, chociaż reżim uznał Hessa za szalonego zdrajcę. Po druzgocącej porażce Führera zatwardziały nazista stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Wydawało się, że Goebbels miał rację i członek partii Hess zwariował. W Norymberdze udawał, że cierpi na amnezję. Przewodniczący oskarżył go o niemęskie zachowanie. Powiedział, że Hess powinien mówić prawdę, bo jest to winien swojej rodzinie i ojczyźnie. Następnego dnia Rudolf wstał i stwierdził, że pamięć służy mu doskonale. Powiedział, że chce stanąć przed sądem wraz z kolegami. Został skazany na dożywocie za rolę, jaką odegrał we wczesnych zbrodniach nazistowskiego reżimu. Świat dowiedział się o Holokauście, ale były zastępca Hitlera pozostał dumnym nazistą. Niczego nie żałuję. Rudolf Hess został osadzony w więzieniu Spandau na przedmieściach Berlina. Inni więźniowie, jak architekt Hitlera Albert Speer czy przywódca Hitlerjugend Baldur von Schirach, zostali zwolnieni. Ale były zastępca Führera miał tu zostać do końca życia. W porównaniu z więźniami z normalnych zakładów karnych miał sporą swobodę poruszania się i wybór jedzenia. Zwykły więzień nie mógłby na to liczyć. W granicach więzienia prowadził stosunkowo swobodne życie. Jak na swój wiek był w niezwykle dobrej formie. Trzymano go tam, bo został skazany na dożywocie. Neonaziści domagali się jego uwolnienia. Gdyby go zwolniono, byłby wielbiony przez neonazistów i starych nazistów, którzy nadal widzieli w nim zastępcę Führera. W czerwcu 1987 roku prezydent Niemiec Zachodnich złożył pamiętną wizytę w Moskwie. Przypuszczano, że po ociepleniu stosunków Rosjanie zgodzą się na uwolnienie Hessa. Powiedziałem mu o tym. Odpowiedział, że to dobrze. Inni uważali, że Rosja nigdy nie zgodzi się na uwolnienie zatwardziałego nazisty, który był zastępcą Hitlera. Dlaczego Rosjanie nie chcieli uwolnić Hessa? Wystarczy spojrzeć na liczbę ofiar II wojny światowej, sprawdzić, jakie straty poniósł Związek Radziecki. 17 sierpnia 1987 roku były zastępca Hitlera postanowił sam się uwolnić. Samobójstwo Hessa było dla nas zaskoczeniem. Nic go nie zapowiadało. Hessa znaleziono w letnim domku na terenie więzienia. Stwierdzono, że kruchy i częściowo niewidomy 93-latek powiesił się na kablu elektrycznym. Taki prosty węzeł zawiązałoby nawet dziecko. Nie był wyszukany.
Zrobiono tylko pętlę z kabla. Nie było świadków, ale pojawiły się teorie, że Hessa zamordowano, aby nie mógł ujawnić kompromitujących tajemnic. Opiekun więźnia twierdzi, że widział dwoje podejrzanych ludzi stojących nad ciałem. Stali tam jak mordercy, byli rozluźnieni. Nie przypominali aktorów, tylko prawdziwych, zawodowych zabójców. Nikt nie miał powodu, żeby zabić Hessa. Był to stary, odizolowany od świata, samotny człowiek. Spędził w Szpandau wiele dziesięcioleci. Nic nie wskazywało na to, że ma do ujawnienia jakieś sekrety. Syn Hessa, Wolf, również podejrzewał, że było to morderstwo. Rodzina kazała przeprowadzić drugą sekcję zwłok. Celem drugiej sekcji zwłok było sprawdzenie, czy rzeczywiście doszło do uszkodzenia szyi. Chcieliśmy ustalić, czy teoria o uduszeniu lub powieszeniu jest uzasadniona. Ważną częścią odpowiedzi na to pytanie jest ślad po kablu. Doszliśmy do wniosku, że przyczyną śmierci był ucisk szyi przedmiotem podobnym do liny. Nie potrafiliśmy stwierdzić, czy było to uduszenie, czy powieszenie. Druga sekcja zwłok przyniosła więcej pytań niż odpowiedzi. Niektóre części ciała nie zostały udostępnione badaczom. Narządy znajdujące się w obrębie szyi, w tym krtań, znaczne fragmenty tchawicy, tarczyca i tętnica szyjna, zaginęły. Części ciała wcale nie zaginęły. Ich zniknięcie można logicznie wytłumaczyć. Brakujących części ciała nie wydano rodzinie, bo były jeszcze badane. Tego rodzaju badania trwają wiele dni. Oczywiście chcieliśmy się pozbyć ciała, dlatego je wydaliśmy. Plotki i spekulacje towarzyszyły Rudolfowi Hessowi za życia i po śmierci. Wyniki drugiej nieoficjalnej autopsji nie były wiążące. Nie przestano mówić o morderstwie. Rodzina wierzyła, że przyczyną śmierci było uduszenie przez osobę trzecią. Jest to jedna z możliwości, ale niekoniecznie ta prawdziwa. Według władz więzienia w śmierci Rudolfa Hessa nie było nic tajemniczego. Uważam te wszystkie teorie za bzdury. Czyste spekulacje. Były zastępca Hitlera umarł ze świadomością, że nigdy nie zostanie ułaskawiony. Z noty odmownej, którą otrzymał od władz, wiedział, że nie ma szans na zwolnienie. Dostał dożywocie, wiedział o tym. Pogodził się z tym. Postanowił coś zrobić i już. Po niefortunnym locie Hess spędził całe życie w więzieniu. Śmierć była jedynym wyzwoleniem. Neonaziści nadal wielbią zastępcę Führera. Zapominają o terrorze, który dawniej reprezentował. Są dwie rzeczy, o których nigdy nie zapomniano. Po pierwsze, Rudolf Hess podpisał wszystkie antysemickie ustawy. Pomógł stworzyć prawo, dzięki któremu obywatele pochodzenia żydowskiego mogli być otwarcie prześladowani. Po drugie, wspierał Hitlera myślą, mową i uczynkiem. Wcale nie pragnął pokoju. Chciał wojny z Rosją, ale aby ją wygrać, próbował najpierw wyłączyć z konfliktu Wielką Brytanię. Nie udało mu się to.
before the onslaught on Russia began, and in that he failed. Chybiony lot do Wielkiej Brytanii nie miał służyć pokojowi, tylko pomóc Hitlerowi w rozpętaniu wojny totalnej. Jedno i drugie zakończyło się niepowodzeniem. Wersja polska dla VOD.pl Masterfilm. Tekst Filip Zubczewski. Czytał Piotr Balasz.